Wychodzimy z ofertą publiczną w celu sprzedaży akcji posiadanych przez właściciela, czyli Fundusz Inwestycyjny Capital Partners, czyli nie ma emisji, nie pozyskujemy środków, jest to jedynie sprzedaż akcji właściciela. Wchodzimy na rynek NewConnect, traktując to jako pierwszy krok w kierunku do głównego parkietu. Chcemy w ten sposób zbudować swoją pozycję, wiarygodność, chcemy pokazać się jako wiarygodny, profesjonalny podmiot, któremu można zaufać i myślimy, że na przestrzeni roku, półtora będziemy chcieli zameldować się na głównym parkiecie. W tej chwili jesteśmy po etapie restrukturyzacji i inwestycji. Zainwestowaliśmy 18 milionów złotych, poszerzyliśmy swój park maszynowy, zwiększyliśmy moce produkcyjne, uruchomiliśmy nowe linie produktowe i na dzień dzisiejszy nie mamy potrzeb pozyskania środków. Natomiast w przyszłości na pewno będziemy dalej się rozwijać i być może kolejne potrzeby inwestycyjne i finansowe powstaną. W 2015 roku zamierzamy sprzedać o prawie 20% więcej naszych wyrobów, przy czym rentowność naszej działalności znacznie wzrośnie. Zakładamy, że wynik netto wzrośnie z 4 milionów do ponad 6 milionów, czyli prawie 50%, natomiast EBITDA z 7,5 miliona wzrośnie do poziomu 12 milionów. Możemy to zrealizować dzięki wykorzystaniu tych mocy produkcyjnych i potencjału, jaki posiadamy, zwiększając sprzedaż i wykorzystując dźwignię operacyjną, czyli wykorzystamy to, że wzrost przychodów nie będzie powodował proporcjonalnego wzrostu kosztów.